Cześć, tu Eni. Witam na moim kanale. Dzisiaj zakupy, ale nie ostatnie w tym miesiącu, ponieważ myślę pod koniec maja nagrać Wam takie zakupy już zbiorcze, ponieważ sobie jeszcze pod koniec kwietnia zrobiłam niewielkie zamówienia, ale zrobiłam. Ostatnio Wam wrzuciłam taki długi haul, że nie chciałam już do tego dogrywać i stwierdziłam, że po prostu to sobie zrobię znowu takie, wiecie, zbiorowe zakupy i już rzucę pod koniec maja, ale jeszcze mam zamiar też coś kupić przez Allegro, właśnie też troszkę skrapowego między innymi, więc po prostu sobie wszystko to połączę i myślę pod koniec maja będzie jeszcze jeden haul. A te zakupy, które dzisiaj chciałam Wam pokazać, to są zakupy, które robiłam 2 maja z okazji Światowego Dnia Scrapbookingu. No po prostu nie mogłam nie wykorzystać okazji na te wszystkie promocje, wiecie, no przeróżne były promocje w różnych sklepach, ale myślę, że od 10 do 20% przecenione rzeczy, niektórych nawet gdzieś tam większe, pojedynczych, więc szkoda było nie skorzystać. Zwłaszcza, że no, umówiłam się z mężem, że właśnie no, przez to, że są takie fajne promocje, chciałabym w tym dniu zrobić zakupy, bo na no, miesiąc czerwiec planujemy troszkę inny wydatek, bardziej domowy, a że mamy właśnie rocznicę ślubu w czerwcu, to stwierdziłam, że no, fajnie by było teraz korzystać z tych promocji. Po prostu powiedział, żebym sobie wzięła te dziurkacze, które chciałam właśnie wcześniej. Póki trwa ten taki nasz dzień. Także tutaj też troszkę prezentowo, troszkę zakupowo, bo to wiecie. No. Ogólnie zrobiłam sobie zamówienie w 3 sklepach w tym dniu. Było to Craft for You, sklep Ewa i świat pasji. Z tym, że tam muszę jeszcze sobie poczekać na zakupy. Znaczy, to będzie na tym filmiku, ale Wam po prostu dogram, bo tam akurat przez ten tydzień, zaraz po tym weekendzie majowym, mieli urlop i wysyłają dopiero po urlopie, więc na nie muszę troszeczkę się uzbroić w cierpliwość i później przez to tam Wam trochę kilka dni po tym dniu scrapbookingu wrzucę, no bo muszę czekać jeszcze na tą przesyłkę. No i polecam Wam obejrzenie, bo takich kilka naprawdę fajnych rzeczy znalazłam tutaj, o dziwo. No bo tak jak na przykład Świat Pasji robiłam sobie po raz pierwszy zamówienie, więc tam kilka takich fajnych rzeczy znalazłam, więc no, mam nadzieję, że to dotrze jak najszybciej i że się nie zawiodę. Także zapraszam Was do oglądania. Pierwszymi zakupami, jakie robiłam w ten dzień, jest sklep Craft for You. I dopiero w tym sklepie sobie robiłam 2 raz zamówienie, ale powiem Wam, że bardzo pozytywnie mnie ten sklep zaskoczył takimi fajnymi gratisami z okazji tego dnia, że no naprawdę byłam w szoku po otwarciu paczki, oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu, ale to zaraz, bo najpierw pokażę Wam, co tam w ogóle sobie zamówiłam. I głównym takim zamówieniem i najważniejszą rzeczą był ten dziurkacz. Bardzo go chciałam już od dłuższego czasu. Jak myślę, większość skraperek lubi koronki i po prostu ten dziurkacz już był od dawna na mojej liście takiej rzeczy, które bardzo chciałam mieć. Co prawda, całkiem niedawno kupiłam sobie taki dziurkacz, tylko z motylkami. Jest on bardzo taki, no dość podobny. Jednak tutaj ta koronka jest dosyć taka ładniejsza, no i nie ma tych motyli. A dlaczego chciałam właśnie ten? Ponieważ myślę, że on pasuje do naprawdę wielu projektów. I po prostu już długo go chciałam. I tak naprawdę miałam go właśnie wziąć ostatnio, jak brałam te motylki. Ale ze względu, że robiłam właśnie projekt taki kwiatowo-motylowy, wtedy ten album, no to wiedziałam, że w pierwszej kolejności potrzebuję właśnie tego, a ten właśnie chciałam na wszystkie takie projekty z motylami, które bardzo lubię używać w moich pracach, na różne takie dziecięce albumy, głównie dziewczęce, właśnie troszeczkę vintage'owe, bo tam też są często motyle, ale wiadomo, on nie do wszystkiego pasuje. Bo czasami do takich już innych projektów niekoniecznie te motyle będą nam pasowały. Także chciałam taką zwykłą jakąś koronkę i stwierdziłam, że właśnie w ten dzień sobie ten dziurkacz zakupię. Postanowiłam, że wezmę sobie ten 4,5
centymetra, bo jest jeszcze większy, droższy, ale ja stwierdziłam, że no nie będę go brała, ponieważ dwa dziurkacze XXL już mam i tak naprawdę mi leżą, ponieważ jak już znacie mnie pewnie większość, no to wiecie, że ja jednak wolę takie troszkę mniejsze albumy. Raczej rzadko będę robiła takie ogromne i po prostu do nich, do tych mniejszych sprawdzają mi się te wielkości właśnie dziurkaczy. Dlatego stwierdziłam, że no nie ma potrzeby. Jeszcze mam w planach kupienie tej koronki z DP Craft podobnej, tylko właśnie tej mniejszej. No, ale na razie jest ten i bardzo się z niego cieszę. Także to pierwszy zakup. Coś, co jeszcze mnie bardzo zainteresowało w tym sklepie, była taka maska. W ogóle pierwsze co to miałam wrzuconą troszkę inną maskę, ale stwierdziłam, że tamtą kupię sobie może przy jakiejś innej okazji, bo też nie chciałam tak, wiecie, szaleć i kupować nie wiadomo ile. Obiecałam sobie, że wezmę tylko jedną, no ale po przeglądaniu właśnie reszty ta bardziej zwróciła moją uwagę. No przepiękna też właśnie taka koronka, więc no stwierdziłam, że do wielu prac na pewno mi się przyda, więc ta trafiła w końcu do koszyka i też bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego będzie powstawało. Kolejną rzeczą jest puder, tym razem brązowy. Ja no co jakieś takie drugie, trzecie zakupy biorę sobie jakiś puder do embossingu gdzieś w sklepie i sobie powoli uzupełniam kolekcję różnych takich kolorów podstawowych. I tym razem zdecydowałam się na ten w kolorze brązowym. Mam złoty, miedziany, on mi się też sprawdza, ale nie do wszystkiego pasuje, a ten jednak do takich męskich prac, właśnie do tych takich vintage'owych, gdzie brązy królują, myślę, że będzie często używany. I to jest ten z Rangera, ja bardzo lubię tą firmę, bardzo lubię te pudry, sprawdzają mi się, także znowu postawiłam na tą firmę. Jako dodatek jeszcze wzięłam sobie te kostki 3D, ponieważ już powoli mi się kończą i wziąłam sobie we wszystkich rozmiarach, czyli 1, 2 i 3 mm te kosteczki. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam sobie w tym sklepie, to był taki piękny arkusz z Kaiser Craft, ale bardzo mi się on spodobał i stwierdziłam, że sobie go dorzucę gdzieś tam. Przepiękne róże i właśnie w tle takie jakby gazety, takie właśnie też troszeczkę vintage'owe, troszeczkę romantyczne. Ja bardzo lubię takie prace, takie papiery, taki styl, więc bardzo chciałam go mieć i w sumie jak zobaczyłam go na żywo, to tak mi się spodobał. Z tyłu są takie kropeczki, że aż... O, i tu mamy jak zwykle napis, że aż żałuję, że nie wzięłam sobie dwóch arkuszy, bo naprawdę cudny jest. Ale ten sklep mnie oczywiście zaskoczył pozytywnie, bo dostałam w nim sporo gratisów. I tak, po pierwsze jest jak zwykle paczuszka z podziękowaniami za zakupy z cukierasami. Więc znowu moje dzieci będą miały co ciamciać. Kolejną rzeczą to są te tagi, takie już zabezpieczone kółeczkiem. Znowu 10, więc już będę miała ich 20, także będę mogła dodawać do albumów czy do czegoś. Ale to nie wszystko, bo myślę, że to głównie jest z okazji z tego, że zrobiłam zakupy w tym dniu. Ponieważ dostałam właśnie taką fajną karteczkę zapakowaną w tym wielkim gratisie, czyli bardzo dziękujemy za codzienne zaufanie, jakim obdarzacie Craft for You i pozwalacie nam wspierać swoje pasje. Z naszej strony robimy wszystko, żeby wymarzone produkty, ewentualnie te niezbędnie potrzebne, dotarły do Was jak najszybciej, jak najsprawniej i jak najlepiej zabezpieczone. Uwielbiamy zaskakiwać Was, mam nadzieję, że jedynie pozytywnie. W Międzynarodowym Dniu Scrapbookingu życzymy ogromu weny, mnóstwa natchnienia, ostrych nożyczek i dużo zdrowia. I Asia i Jola z Craft for You. Także bardzo uroczy taki liścik, można powiedzieć, bardzo takie miłe zaskoczenie, no przyjemny gest, szczególnie po tym jak zobaczyłam co jest w środku i naprawdę dziękuję, że coś takiego właśnie, no tu mnie ucieszyło, bo nie dość, że wiadomo, te sklepy miały rabaty, to jeszcze oni dodali od siebie taki ogromny gratis, naprawdę zaraz zobaczycie ile tego jest, także bardzo fajny gest.
ze sklepu. Bardzo mnie to ucieszyło. I tym bardziej, że zrobiłam właśnie w tym dniu zakupy właśnie tam. I tak, pierwsze co, to dostałam tusz z 13 Arts. Ja w sumie go nie znałam, bo wiecie, ja się mediami dopiero zaczynam bawić z takimi rzeczami, ale weszłam sobie gdzieś tam na filmie, gdzie było prezentowane te tusze i można się nim całkiem fajny sposób bawić. Także możecie sobie wpisać tusze Splash i na YouTubie jest filmik o tym, jakie efekty można uzyskać, jakie chlapania przeróżne, no maziajki, nie maziajki, no bardzo fajne pomysły są tam pokazane, także na pewno to wypróbuję jak mam. No ja dostałam taki właśnie z brokatowy, więc myślę, że jeszcze fajniejszy efekt będzie na święta też takie sobie coś użyć, no ale zobaczymy. Ale no bardzo, bardzo fajny, bo jednak media są to droższe rzeczy. Kolejne co, no to takie motylki 3D. Ja uwielbiam motyle, tak jak przed chwilą mówiłam, więc też ten gratisik mnie bardzo ucieszył. Zwłaszcza, że moje, które sobie kiedyś kupiłam, już mi się kończą. Takie 3D, tylko o innych kolorach miałam, bo właśnie tego albumu ostatniego zużyłam. No i do tego bazy na kartki, takie kremowe. Ja akurat kremowych nie mam, więc też mnie to ucieszyło. 5 baz i do tego 5 kopert. Kolejnym gratisikiem były takie naklejki, jakby, nie naklejki, tylko elementy do wycięcia, właściwie to chyba są, 3D, czyli coś jak te, wiecie, z Actiona, czy się składa je, nakłada jedno na drugie i powstaje nam taki fajny element 3D, ale jak zobaczyłam te dziewczynki, no tak mi się spodobały, takie słodkie, że aż szkoda będzie mi gdziekolwiek je użyć. Myślę, że zrobię coś dla mojej córci, bo są tak fajne, że gdzieś chyba na takie projekty dla nas sobie je wykorzystam. Bo nawet próbowałam znaleźć sobie, czy nie mają jeszcze innych wzorów potem w tym sklepie, ale nie wiem, no wpisywałam, nie umiałam znaleźć, także chyba to były tylko jako gratisy, albo po prostu nie wiedziałam, jak szukać. I ostatni gratis to jest taka maska, widzicie, ledwo się mieści w karze, bo taka, ogromna, też z Kaisercraft. I to są takie morskie elementy na tej masce, że mamy i latarnię, i kotwicę, i stery, i tutaj, no same takie też, no wakacyjne, podróżnicze, więc fajnie można wykorzystać. I tutaj mamy duże elementy, to bardziej myślę na okładkę, a tu mamy właśnie pomniejszone wersje tych wielkich, także fajnie, bo te mniejsze myślę bardziej, będą się bardziej nadawać, więc naprawdę się ucieszyłam. Tutaj z tyłu nawet jest pokazane, co mniej więcej, jakie są wzory z tych masek i myślę, że no fajny gratis, bo jednak taka maska no nie należy do najtańszych, tusz czy tak samo te urocze dziewczynki, także sporo gratisów od tego sklepu, także bardzo dziękuję za taki gest, strasznie mnie to ucieszyło. No i cóż, no i to są zakupy z właśnie Craft For You, a zaraz przechodzę do następnych. Następnym sklepem, w którym zrobiłam zamówienie, jest sklep Ewa. Tak jak wcześniej mówiłam, tutaj sobie trochę poszalałam. To jest ten sklep, w którym zrobiłam największe zamówienie. No, hurtowo troszeczkę. No, mam nadzieję, że właśnie w następnym miesiącu troszkę mniej będę jednak tam szaleć, bo naprawdę, choć już nic nie obiecuję, bo wiecie, znowu mogę ulec pokusie, oglądając wasze hole zakupowe. Mówię, te filmiki to zło i nie wiem, jak to będzie, ale no na ogół no tutaj sobie wolałam zrobić większe zamówienie, żeby też i te promocje minus 15 czy te minus 12, no akurat to było chyba minus 15% się opłacały. No i powiem wam, że sporo zaoszczędziłam, bo jeszcze też wyszło, że miałam darmową przesyłkę, więc w sumie tak jakby ten sprzęt mam zupełnie za darmo, przez to, że akurat te zakupy zrobiłam w ten dzień, kiedy były takie promocje. Także myślę, że sporo i naprawdę cieszę się, że w końcu mam swoją taką nagrzewnicę. Ale ja sobie z wami ją otworzę, bo sama nie zaglądałam do środka. Zdecydowałam się na tą z DP Crafta.
No tam była też jeszcze różowa, chyba z Nelly Choice, jak dobrze pamiętam, ale była akurat niedostępna. A ja stwierdziłam, że w sumie wolę tą z DP Craft, ponieważ od początku, jak zaczynałam kupować cokolwiek do scrapbookingu już dawno, no to pierwszą firmą to był właśnie Sizzix i DP Craft, także no od dawna mam zaufanie do tej marki, nic mi się z tymi rzeczami stamtąd jeszcze nie wydarzyło, na niczym się nie zawiodłam, także stwierdziłam, że sobie wezmę tą z DP Crafta. No i tym bardziej, że tutaj ma też, jak widzę, dwa różne chyba te, tak, dwa poziomy chyba tego ciepła czy czegoś, nie wiem. Będę się uczyć, bo nigdy nie miałam takiej nagrzewnicy, także bardzo się cieszę, bo ta ma jednak większy ten strumień i myślę, że teraz w końcu będzie mi lepiej się pracowało. Ponieważ ja ogólnie nagrzewnicę jako taką miałam, z tym, że to jest nagrzewnica taka bardzo warsztatowa, bo to jest nagrzewnica mojego męża i tak w sumie latała z biurka od mojego męża do mnie i to tak mnie trochę no nie sprawdzała, mi się wydaje, tak na tyle, żebym nie chciała kupić takiej skrapowej, ponieważ ja mam w ogóle taką z takim stojakiem, na którą się odkłada, ona się potem musi jeszcze troszeczkę czasu mija, za czym ona się nie ochłodzi. I tam jest mnóstwo temperatur, jakieś tam stopnie nawiewu i tak naprawdę nigdy nie widziałam, jak nastawić, żeby była taka temperatura mniej więcej jak w tych właśnie gotowych już, że tak powiem, do naszego scrapbookingu. I nie wiedziałam, czy w sumie coś mi tam nie wychodzi, bo mam źle ustawione, czy po prostu coś źle robię, a dodatkowo tam są węższe te, no ten strumień, z którego to ciepło wylatuje, no i też musiałam po kawałku sobie wszystko nagrzewać i to nie do końca mi się sprawdzało, a teraz jak chcę się bawić mediami, to już dopiero myślę, że mi się to przyda. Także też do tego, no wizualnie, no tamta to jest taka, wiecie, brzydka, męska, standardowa, warsztatowa, a te jednak mają taki swój wygląd i tamta pójdzie już odstawkę z powrotem na biurko mojego męża, a ja mam wreszcie swoją i mam nadzieję, że z tą będzie mi się o wiele lepiej pracowało, choć nie wiem, czy ta będzie lepsza, czy nie właśnie ta, którą ma mój mąż, ponieważ jakby nie było, tamta była droższa, bo to jest taka typowo warsztatowa. No ale myślę, że tutaj ten strumień głównie też mi chodziło, żeby był większy, tam są tak wąskie, że ciężko mi się z tym robiło. No dalszy zakup taki większy to znowu są dziurkacze. Dosyć sporo tych dziurkaczy. Też już od dawna je chciałam. Pierwsze co to jest akurat z tych takich już mniejszych, ten 4-centymetrowy. Taki dziurkacz, myślę, standardowy, który pasuje do naprawdę wielu projektów, bo taki wzorek to można wykorzystać praktycznie wszędzie. I ja też kupiłam jeszcze jeden, który wam za chwilę pokażę. Taki dziecięcy, ale nie będzie mi pasował do projektu, który ja teraz na przykład będę robiła, ponieważ dla synka mojej przyjaciółki będę tworzyła album, ale z kolekcji Vintage Bizu. Więc tam jakieś urocze sówki, czy jakieś inne dziecięce elementy jakoś nie pasują mi do tej kolekcji, bo ona jest taka, jak to wszyscy mówią, mroczna i nie wszystko tam pasuje. A takie kropki, myślę, do chłopięcego albumu, bo ja mam właśnie tą wersję chłopięcą, myślę, że będą fajnie pasować, także to też sobie wzięłam, bo już siadam niedługo do tego albumu, więc będę już potrzebowała. No i tak jak mówię, one mi się przydadzą na pewno do wielu projektów, choćby nawet sobie zakańczać kartki, jak ja nieraz sobie łączę papier skrapowy z tłem, z tyłu kartek nawet jak ozdabiam jakimś wzorkiem, więc to też mi się tam na pewno nada zamiast wykrojników. Więc cieszę się też z tego dziurkacza. A drugim właśnie takim większym, akurat tym całkiem dużym, też sprawiłam sobie z okazji tej rocznicy naszej, to jest ten taki z sówkami. On mi się długo już podobał, bo ja uwielbiam w ogóle sowy i stwierdziłam, że do takich właśnie wszystkich dziecięcych prac te urocze sówki na pewno sprawią, że albumik będzie no o wiele bardziej uroczy. I stwierdziłam, że sobie go wreszcie wezmę, bo strasznie mi się ten wzorek podobał. Jestem ciekawa, jak on będzie w ogóle wychodził,
ale no mówię, to będziecie wiedzieć na pewno już w pracach, więc zobaczymy. Także też w tych moich albumach dla moich dzieci dziecięcych na pewno się to pojawi właśnie z tymi słówkami. Także bardzo się cieszę z tego dziurkacza. No, mam nadzieję, że to wyjdzie, bo akurat te albumy chcę zrobić troszkę większe, więc myślę, że wtedy to użyję. A kolejne to jest kółko. I co prawda mam problem, jak tam podają jakieś 3-7 cm. Nie wiem właśnie, czy mierzyć to kółko, czy tutaj, jak to jest mierzone do końca. I nigdy nie umiem sobie tego wyobrazić, jakie to będzie wielkie. I kurczę, żałuję, że nie wzięłam tego troszkę większego, bo jednak to jest troszkę mniejsze niż chciałam. Ale skoro ja mówię, robię mniejsze albumy, to w sumie też może mi się bardziej przydać, bo to kółko chciałam, żeby było na te maty, które robimy między kartami w albumach, żeby wyciągać właśnie za te kółeczka. Tak jak tutaj nieraz to widzę u dziewczyn, u was, że tak właśnie robicie te trzy madełka właśnie tych mat wyciąganych między kartami. Do robienia kwiatków ja lubię robić takie fajne, postarzone, okrągłe kwiatuszki, które pokazywałam w zabawie ze ścinkami. Różne kółka się wykorzystuje również w toperach, no w przeróżnych rzeczach. O wiele szybciej się myślę tym wycina niż jakimś tam sprzętem do wycinania kółek czy wykrojnikami, więc na pewno przydatna też w wielu momentach sprawa. No najwyżej sobie w przyszłości kupię ten większy. Na razie w sumie będę się bawiła z tym, jak już go mam. Bo jeszcze też kupiłam sobie kilka kwiatków. Dziurkacze kwiatowe już długo, długo chciałam sobie kupić. I wreszcie sobie je sprawiłam. Pierwsze co, to jest taki dziurkacz. Też nie miałam pojęcia, jak go dobrać, żeby mi pasował do tego, którego już mam. Wzięłam sobie w końcu ten mały, bo ja mam tą wielkość. I wiecie, tu nigdzie nie piszę, ile to jest centymetrów i teraz sobie będę zostawiała po prostu już te karteczki, żebym wiedziała, jakie mam już. I po prostu, żeby wiecie, robić kwiatki, to lubię sobie dwa złączyć, że jeden mniejszy płatek, drugi większy. Myślę, że z tym się też fajnie sprawdzi. Mógł być troszkę większy odrobinę, ale chyba ten też będzie ok. Także to jest ten. No i tak samo ten chciałam znowu do tego mojego. Także tu myślę, będzie idealnie. Ten ma 2,5 cm, ten już nie pamiętam ile miał, ale też się fajnie połączą. Bo tak jak miałam jeden, to rzadko używałam, bo to jednak no, lepiej wiadomo, jak są mniejsze i większe wzory. Potem wzięłam sobie taką stokrotkę i jako kwiatki i jako też środki do kwiatków też fajnie wygląda, więc stwierdziłam, że się przyda. A wiecie, te dziurkacze akurat najmniejsze to są chyba po 10 zł, więc sobie dorzuciłam. No i kolejny to ten kolejny kwiat, to był chyba kwiat lotosu, jak dobrze pamiętam, nie pamiętam, nie chcę was pomylić, no ale ten taki z takimi fajnymi wcięciami, także wzięłam sobie od razu tutaj, żeby nie mieć takiego problemu jak z innymi, co kupiłam wcześniej, i taki mały i ten troszkę większy, już taki komplet, żeby mieć. Także bardzo się cieszę z tych wszystkich dziurkaczy, będę korzystać. Jeżeli chodzi o sprzęty, to następną rzeczą, którą sobie zakupiłam, jest to ten taki czyścik do wykrojników. Ja kupowałam swój na AliExpress kiedyś. Ja już wam wtedy, pokazując w tym haulu z AliExpress, bo też pokazywałam ten haul, jak już testowałam te wszystkie moje rzeczy, bo za czym się wzięłam do wykrajania, no to trochę minęło. Już wam wtedy pokazywałam, że mój sprzęt zaczyna się tutaj łamać i że za chwilę mi pewnie pęknie. I tak też się stało. Chyba tydzień po nakręceniu tego filmiku połamało mi się to i po prostu czyściłam sobie, wiecie, trzymając w ręce samą tą szczoteczkę. No, ten tył, bo tam było z igiełką, więc to mi się dalej przyda, bo już to mnie wam mówię, a zamiast pokazać. O. Widzicie, to mi się połamało tutaj, bo to było takie bardzo cieniutkie.
ale zostały mi te końcówki do tego. Tu jeszcze w komplecie były różne inne, więc tak naprawdę tym też sobie dalej czyszczę te środki z wykrojników, gdzie tam mam otworach, coś mi jeszcze wejdzie, czy też sobie odrywam tym taśmę, no czy cokolwiek, więc w sumie no chociaż w połowie będzie mi jeszcze się do czegoś to nadawało, tak, więc nie jest do końca na stracenie. No ale jednak to, co najbardziej mi służyło, mi pękło i niestety byłam zawiedziona. I tym razem postawiłam sobie na coś, co wygląda mi dosyć solidnie, bo to jednak wszystko jest tutaj grubsze, porządniejsze i stwierdziłam, że sobie kupię od razu z tą pianką. Ta pianka potem też może mi się do czegoś przydać, czy do wyciskania kwiatków, czy do czegoś. Także mam komplet. Bardzo się cieszę, że wreszcie będę miała taki porządniejszy coś, bo powiem Wam szczerze, że polecam. Wiem, że to jest taki wydatek, który szkoda komuś wydać na to, bo to nie jest rzecz, wiecie, jakaś ozdobna niezbędna, tylko po prostu pomaga w szybszym czyszczeniu, ale odkąd ja to miałam, czyszczenie wykrojników stało się naprawdę o wiele, wiele łatwiejsze i polecam to każdemu, bo to na przykład jest właśnie na liście rzeczy, bez których sobie nie wyobrażam życia i widzicie, jak już szybko zakupiłam po złamaniu się tam tego nowe. I to na pewno będzie na mojej liście takich, wiecie, rzeczy niezbędnych, które poznałam w 2020 roku, bo naprawdę ten, kto już to ma, to wie, o czym mówię. Kolejną rzeczą są błyskotki. Niewiele, ale coś sobie tam dorzuciłam. Takie perełki w takim fajnym kolorku. To jest taki, ciężko mi to w sumie powiedzieć Wam, jaki to jest kolor. Taki, no taki w sumie perłowy. Bardzo jasny brąz, bym powiedziała. Czy takie nawet, no ciężko mi określić, ale takie jak widzicie na kamerze. Bo tutaj za bardzo nie widzę, że nie przekłamuję tego koloru. Wziąłam sobie dwa. I tutaj też takie kryształki. Ja kiedyś podobno kupowałam w innym sklepie za 10 kryształków drożej, a tutaj za 30 było taniej, więc sobie je dorzuciłam. Myślę, że fajne jako środeczki do kwiatów, czy gdzieś do ozdobienia kompozycji. Takie w jasnym różowym, bardzo fajne. Kolejną rzeczą są metale, które strasznie mi się tam spodobało. Chciałam wziąć więcej, ale wiecie, już mój portfel. No nie chciałam już szaleć, ale piękne te elementy są. W ręce jeszcze fajniejsze. Wzięłam sobie takie coś właśnie tych wszystkich mediowych prac. Na to mam już pomysł. Family, napis. I kreatę. Oraz takie fajne klucze trybikowe. No genialne są. Pierwszy jest taki. I dwa wziąłam sobie takie. Ten mi się już w ogóle spodobał. Także bardzo fajne. I na pewno sobie nieraz jeszcze jakieś takie rzeczy będę tam dobierać, bo efektowne. Kolejną rzeczą jest jeden też arkusz papieru. Takie liście z Craft O'Clock. Ponieważ takich jeszcze nie mam, ja lubię liście z Craft O'Clock. No to są może mniej takie zdobne jakieś, ale myślę, że do jakichś prac mi się przydadzą też, jak te wszystkie inne listki, także sobie też dobrałam. A następnymi rzeczami to są same media. Też kilka sobie dorzuciłam do koszyka. Pierwsze co, to jest taka szorstka pasta zwiększająca objętość. Byłam jej ciekawa, no tą moją maskę, którą ja mam, zwykłą taką pastę strukturalną, no to już mam ją dosyć sporo użytą. Na szczęście mam jeszcze jedną od Ani, co dostałam w wymiance, więc jeszcze mam, ale stwierdziłam, że też taką inną sobie wezmę, bo jestem ciekawa jej, no myślę, że będzie bardziej taki efekt 3D tych wszystkich elementów zrobionych tą pastą, także no jestem ciekawa. No i widzicie, tutaj można mieszać z różnymi farbami ją, więc można sobie różne kolory zrobić. No myślę, że do zabawy mediami mi się przyda. To jest z renesansu. Jeszcze nigdy nie miałam nic z tej firmy, więc zobaczymy.
I kolejną rzeczą, też jeżeli chodzi o pasty, tylko tak wiecie, będę sobie pojedynczo otwierała, żeby mi wszystko naraz nie wyschło, bo też boję się o te media właśnie, jak to wygląda, jak to szybko wysycha. I tutaj wzięłam sobie taką fioletową pastę, już w gotowym kolorze. Bardzo mi się spodobało, więc zobaczymy, co z tym będę działać. Fajnie, że już jest w gotowym kolorku. Wiecie, ja jeszcze tak nie umiem mieszać do końca, bo dopiero się uczę. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o łączenie farb, to nie jestem w tym zbyt specjalna już za dziecka. Jak trzeba było jakieś farby sobie połączyć, to nie do końca. Nawet do teraz mam problem, co zmieszać, żeby powstał jakiś kolor i tak dalej. Także na początek idę troszeczkę na łatwiznę, ale będziemy się uczyć, także zobaczymy, jak to wyjdzie. I też wziąłam sobie puder do embossingu. Chciałam właśnie z czegoś innego, ale niestety tam nie było tej firmy. A chciałam puder przezroczysty, bo to myślę też jest podstawa, jeżeli chodzi o pudry. Czasami, jak chcę sobie zostawić tam tekturki w takim stanie w miarę surowym, to jednak chciałabym, żeby czymśkolwiek były pokryte, choćby właśnie takim pudrem przezroczystym, bo jednak dalej ma swój kolor, ale już się tak fajnie błyszczy. Bardzo mi się to podobało na pracach u innych, więc stwierdziłam, że też najwyższy czas sobie kupić. No, także zobaczymy. I jeszcze wzięłam sobie te takie kulki, kamyczki, no zwał jak zwał, takie do mediowych prac, bardzo fajnie wyglądają też u innych na pracach. Widziałam, jeszcze nie używałam. Ja mam takie kulki z innej firmy, z PentArtu, ale te malutkie. Więc tu sobie wzięłam te duże do odmiany, żeby też łączyć. Te są akurat z Cadence, także zobaczymy. I też z Cadence wzięłam sobie takie konturówki. Byłam ciekawa, ale nie umiałam się zdecydować w ogóle na kolor. I tak się zastanawiałam przy tym zamówieniu, bo to jeszcze mi się przypomniało, żeby coś takiego sobie domówić, jak już tutaj z mężem zamawialiśmy. I tak się zastanawiałam, jaki kolor. W końcu mój mąż nie wytrzymał między tym złotem, jak się tak długo zastanawiam, a tym, i wrzucił mi obydwa do koszyka. I mówię, a to zastanowisz się w domu, co będziesz z tym robić. I się śmiał i wrzucił mi już obydwa. No one się nieznacznie od siebie różnią, ale jednak wiecie, w pracach nieraz to ma znaczenie, tylko tak jak właśnie chciałam wam jeszcze pokazać, no tutaj wszystko fajnie, ładnie, farbka jak farbka, a tu niestety przyszła mi już troszkę wylana, więc musiała się paczka ugnieść i troszeczkę się wylało. Tak jak wam w niektórych sklepach pokazuję i odklejam jakieś taśmy, no czasami się właśnie uszkodzi niby tu coś, ale wtedy jest zabezpieczony, nic się nie wylewa, a tutaj niestety będę musiała sobie to wyczyścić, ale za to już widzimy, jaki kolor jest. No więc no szkoda, że nie było to zabezpieczone choćby jakąś przezroczystą taśmą. No a na szczęście nic mi się nie pobrudziło, bo też na szczęście w papiery wszystko jest w foliach, ale wolę, jak to sklepy zabezpieczają. No i ostatnim zakupem w tym sklepie moim są woski. Teraz patrzyłam w ogóle, że ten jeden jest większy od tych reszty, jak postawiłam obok siebie, że jest niższy. Wzięłam sobie taki czerwony wosk. To też są z Cadence, ale mówię, teraz zauważyłam, że są. Że ten jest większy. I do tego wzięłam sobie taki zielony. Tak jak wam ostatnio mówiłam po zabawie woskami przy pracach, że bardzo mi się spodobały woski i polecam każdemu, kto jeszcze nie używał. Też wszystkie dziewczyny, z którymi rozmawiałam, a wcześniej nie używały ich za bardzo, też sobie chwalą i teraz też powoli kupują. Także bardzo fajnie, ja już przetestowałam te woski, które mam, bo mam miedzianym kolorze i złotym. Jestem mega zadowolona i do robienia sobie jakiś tam z boku mat. Czy gdzieś sobie czegokolwiek też pomalowania, czy ozdobienia, podkreślenia wycisków, no w mediowych pracach, we wszelakich, no woski świetne są, przepięknie pachną, mają super odcienie, bardzo łatwo się je nakłada, bo to się palcem nawet nakłada i naprawdę są genialne, także polecam każdemu woski. Akurat nie wiem, czy tej firmy, bo tej firmy jeszcze nie miałam, ja wcześniej miałam też z PentArtu, ale właśnie sobie sprawdzę też tą firmę właśnie Cadence, także
Zobaczymy. No i to są wszystkie zakupy, jeżeli chodzi o ten sklep. I Wam jeszcze pokażę jedne zakupy. Wreszcie przyszły do mnie zakupy ze Świata Pasji. Tak więc dogrywam Wam, co sobie zamówiłam tam. I tak, chciałam sobie kupić kilka właśnie baz z Woodouts, bo już mi się od jakiegoś czasu coraz bardziej one podobają. No, obserwuję pracę u Karoliny Czołby, no i jestem nimi zachwycona. Tak więc chciałam sobie też coś popróbować takiego, myślę, na tych bazach bardziej skrapowego niż mediowego. I właśnie sobie już dawno chciałam ozdobić takie różne tagi. I wzięłam sobie taki jeden większy, a drugi taki mniejszy. Także zobaczymy, co tutaj sobie wymyślę. I też przy okazji wzięłam sobie jeszcze takie serce. No bo mam takie jedno serce, takie, co dostałam kiedyś w gratisie, z takim czubkiem zakręconym. I też takie bardziej podłuższe, ale wąskie. A właśnie no takie klasyczne najbardziej mi się podoba. Więc tutaj na pewno coś będę kombinować. Sama jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Ale powiem Wam, bardzo takie fajne są te bazy. Grube, solidne, takie dosyć jaśniutkie, więc no fajne. Ja jestem zadowolona z nich, także zastanawiałam mnie, jakie to będą właśnie te bazy, ale większość sobie je chwali. Myślę, większość. No nie słyszałam złego słowa, także na pewno sobie w przyszłości, jeżeli mi coś z tego wyjdzie, pokupuję też inne wzory, bo tam ma Karolina takie piękne te wzory, że tylko kupować i tworzyć, ale powolutku. Potem mi się spodobały jeszcze takie tekturki do męskich prac ze Snip Artu. No myślę, że bardzo fajny zestaw i na pewno wykorzystam. I słuchajcie, szukałam dawno buteleczek, takich wiecie, szklanych. Jak były w Actionie, to oczywiście jak ja kiedyś kupowałam, to ich nie było. I myślałam, że to będą takie, jak ja chcę, czyli takie malutkie buteleczki, jak miałam kiedyś, no jakie dodała też na serduszko, takie mediowe, które miałam od Scrap Justy. Większość pewnie wie, o co mi chodzi. Wiecie, te takie całkiem małe, ale niestety jak przyszły, to takie większe, więc dalej będę musiała szukać tych takich maleństw. No też na pewno gdzieś tam sobie coś tam dam, czy właśnie gdy chciała coś wymiance dać drobnego, to będzie fajnie w takiej buteleczce podarować, więc też na pewno gdzieś tam wykorzystam, ale jednak do mediowych prac, żeby gdzieś doczepić, to chciałam te takie całkiem malutkie. Właśnie wielkości tego, tylko właśnie w takim kształcie. Takie zwykłe, proste. A tu sobie kupiłam taką małą, płaską, bo są takie tam okrągłe i płaskie, ale ja stwierdziłam, że do przyklejenia właśnie do mediowej pracy będzie lepsza płaska, więc no ta mi się bardzo podoba. Urocza jest, świetna. Jeszcze są tam takie fajne z takim czubkiem, co mi się kojarzyło tam z Harrym Potterem, z tym Felis Felicis, z tym eliksirem szczęścia. I tak zastanawiałam się, czy to wziąć, ale już no za taką buteleczkę to tam było chyba wtedy taką coś koło chyba 3 czy 5 nawet złotych, nie pamiętam, ale stwierdziłam, że nie, za tą cenę to nie będę brała jakiejś buteleczki jednej. Ale no jakbyście byli zainteresowani, to tam coś takiego znajdziecie. I wzięłam sobie też klamerki i też kurczę, jestem zła na nie, bo no to są midi, więc ja myślałam, że one będą troszkę większe, bo ja chciałam te takie całkiem duże, bo właściwie chciałam sobie zrobić podpórki z nich takie pewne. No nie wiem, może te się też nadadzą, no musiałabym sprawdzić. Ale też takie chciałam do jakichś ozdobnych spinaczy do zrobienia. Tutaj jak też nieraz widziałam w wymiankach, później fajnie coś takiego podarować. Także też się na pewno przydadzą, bo nie mam takich z tych większych. Mam wszystkie te takie mini klamerki. I wzięłam sobie jeszcze też coś, co mi się bardzo spodobało tam, a wcześniej tego nie widziałam. Takie ćwieki, ale już Wam wyjmę, bo to są, oj, ćwieki widzicie w kształcie, no, takie męskie, śrubki, czy inne,
pineski, nie pineski, takie wiecie, gwoździe. No gwoździe to nie, bo gwoździe są całkiem płaskie. No ale wiecie, i bardzo fajne takie do męskich, myślę, prac, czy właśnie jakichś takich różnych mediowych. I znalazłam sobie jeszcze takie kredki, ale też nie doczytałam, że to jest typowo jedna sztuka, nie jedna sztuka, tak jak jest na obrazku, cztery takie pokazane, tylko że jest sama jedna sztuka. No i trochę żałuję, bo chciałam takich więcej gdzieś tam do jakichś takich, wiecie, szkolnych projektów, ale najwyżej sobie kiedyś gdzieś tam dokupię gdzieś i tyle. I wzięłam sobie jeszcze przeróżne tasiemki. I tak, znalazłam sobie taką, która mi się już spodobała, jak robiłam żurnal, jak dostałam od Ani tutaj w wymiance. Mówiłam wam, że będę szukała tej wstążki, bo bardzo mi się spodobała i właśnie w Świat Pasji ją znalazłam, ale niestety nie było w białym kolorze. Albo nie pamiętam, czy w ogóle było, czy akurat była niedostępna, nie powiem wam. Wiem, że mi się ona tak spodobała, że mimo wszystko wzięłam sobie po prostu w takim seledynowym kolorze. Może też do jakichś takich bardziej szabi, czy czegoś się przyda. Bo ona mi się strasznie podobała i też wzięłam sobie w takim brązowym kolorze tą tasiemkę. No więc śliczna jest i ona się tak rozciąga. No i dosyć sporo. Bo to chyba metr jest, nie? No i ona się tak nawet błyszczy, powiem wam, ta brązowa. To się chyba... Nie, też się tak błyszczy. To ani nie wiem, czy się tak błyszczała. Ale fajne. Cieszę się, że wreszcie znalazłam. Wiem, gdzie szukać jakby co. Poza tym wzięłam sobie jeszcze taką koronkę brązową. Brązowej chyba za bardzo nie mam, więc sobie dorzuciłam. I takie korony. Co prawda tutaj na zdjęciu wydawało się delikatnie, że będzie szersza, nie doczytam ile dokładnie jest milimetrów, a jest taka naprawdę wąziutka, więc prędzej do jakiegoś małego, nie wiem, bardzo mini albumiku, czy coś takiego, bo tak na album, żeby związać, no to no ja nie lubię takich cienkich. Ale zobaczymy, no. Fajne korony. Na jakiś album dla małej dziewczynki. Taki właśnie maluteńki będzie. Na pewno wykorzystam. I takie właśnie fajne lizaczki. Też do różnych dziecięcych projektów. Bardzo mi się spodobały. Więc sobie wzięłam. A poza tym znalazłam takie bardzo fajne wstążeczki. Z taką kratą. Szkoda tylko, że też nie było dostępnej czerwonej, bo najchętniej bym wzięła czerwoną. Do przepiśników myślę, że będzie super. Mam na to pewien już pomysł. Zrobienie firanki, nie firanki. Myślę, że jeszcze jak są te takie, wiecie, elementy różne, szczególnie w mintajach okna, to wystarczy taka okładka i mamy super, no, coś fajnego na okładkę przepiśnika. I nie wiem, czy właśnie w tym, co będę teraz robić, nie wykorzystam tego. No, ciekawe. I wzięłam sobie właśnie w takim ciemnym różu. Potem w takim jasnym. I w takim brązie. I nie wiem właśnie, bo tutaj nie kojarzę, że brałam. To chyba dostałam, powiem wam szczerze, gratis. Tą czarno-białą. Bo tam chyba dzwonili, że... Znaczy nie dzwonili, tylko napisali mi maile, że tam jakieś, któreś nie było. Z tych wstążek właśnie taki. Bo jeszcze jakiś tam inny kolor zamawiałam. I po prostu napisałam, żeby nie wysyłali mi tych pieniędzy, tylko po prostu coś tam dali innego w innym kolorze, czy coś takiego. No, ale nie sprawdzałam już, bo to wiecie, jakoś tam bardzo znaczenia nie ma. I kupiłam sobie jeszcze Gesso, te przezroczyste, primer, też 13 Art, bo już korzystałam z czarnego Gesso z tej firmy i bardzo, no... Fajnie pokrywa, więc stwierdziłam, że też sobie wezmę właśnie takie. A myślę, że przezroczyste też się przyda do wielu zabezpieczeń prac, czy właśnie, żeby nadać takiego połysku i się bardziej praca błyszczała, więc no, będę coś tam... Też nieraz widzę właśnie w tutorialach przezroczyste Gesso, więc jakbym chciała coś tam robić, to wiecie.
Przyda się mi na pewno. I tą pastę pękającą taką też oglądam właśnie na kanałach. Efekt tej pasty, no też strasznie mi się to podoba. Aczkolwiek będę pewnie się bała tego użyć, czy mi to w ogóle wyjdzie, ale też postanowiłam, że no warto mieć to w domu, gdybym tam miała jakiś pomysł, bo też tak myślę, fajne medium. I dobrałam sobie jeszcze wosk z mojej ulubionej firmy, jeżeli chodzi o woski. I też jeden z odcieniów, który bardzo lubię, czyli różane złoto to jest. O, i to jest taki odcień. O, zobaczymy. Jestem ciekawa efektu. No, po kolei sobie te woski kupuję. Bym kupiła dużo więcej, ale też ostatnio z tą dostępnością tych wosków jest ciężko. I po prostu co znajduję nowego gdzieś z tych kolorów, to sobie dorzucam. Też nie chcę, żeby to, wiecie, potem naraz wydać nie wiadomo ile na te woski, więc. I wzięłam sobie jeszcze, słuchajcie, te okładki laminowane. Już widziałam właśnie, jak je okleić. Tutaj MF Art Butik pokazywała, jak okleić właśnie album tą okładką, więc się chyba jednak skuszę, odważę i jakiś tam album, który będę robiła, w końcu okleję którąś. I tą wzięłam taką, no myślę, że to jest taki neutralny kolor, wzór, że do wielu albumów będzie pasować. I to są te L-ki bodajże ja brałam, tak, L-ki. Tą wzięłam sobie do chłopięcych projektów, właśnie do tego najbliższego chyba albumu, który będę robiła z Sweet Princess, a to do jakiegoś właśnie dziewczęcego. Bo jednak na pierwszy raz wolę dla siebie na projekty je użyć niż dla kogoś na album, jakby mi nie wyszło, to wiecie. U mnie może coś niedokładnie być, a gorzej. Jakbym coś tam dała, aby coś było nie do końca się sprawdziło, bo różne opinie słyszałam o tych okładkach. I jeszcze kilka sobie papierów dobrałam. Jeden to jest taki właśnie vintage'owy. No bardzo mi się spodobały te ilustracje na jakąś tam okładkę takich vintage'owych projektów czy kartek. Tu jest tył taki, ale to wiadomo. Chyba 50 groszy kosztowało, więc sobie wzięłam. No strasznie mi się to spodobało. I też dorzuciłam sobie, to też było w tych takich promocyjnych zakładkach z promocji, czy tam z outletów, czy z czego tam, takie trzy papiery z myślą na jakieś takie przepiśniki, bo właściwie na jeden przepiśnik, który mam robić, mam kolekcję, ale na drugi jeszcze do teraz nie zdecydowałam, czy będę korzystała z tych papierów takich actionowych, z jakimiś tam donutami i tak dalej, czy właśnie połączę sobie kilka różnych papierów takich gdzieś tam z kolekcji, no zobaczę. Ale też na pewno będę jeszcze nie jeden przepiśnik w przyszłości robiła, więc czy dla siebie, jak mi się skończy, także. I pierwszy to jest takie, no papryczki. Drugie to kawa, takie młynki. I trzecie to takie różne cebule, nie wiem, mięta, roślinki różne, takie wiecie, przyprawy. Więc na pewno właśnie do przepiśników idealnie się nadadzą. I w gratisie dostałam cukierka, krówkę od. Spełni się w każdej kreatywnej chwili. Właśnie. No, taki wiecie, niewielki gratisik. Spodziewałam się troszkę większego, szczerze powiedziawszy, jak na zakupy, które robiłam w tym dniu. Tym bardziej, że jeszcze czekałam na tą przesyłkę, no. Półtorej tygodnia, bo mieli ten urlop, potem za czym wysłali, bo zamiast do mnie zadzwonić, to napisali e-maila. Ja oczywiście nie sprawdzam codziennie e-maila, więc nie zauważyłam, że mnie pytali o tą wstążkę i tak trochę się naczekałam. No ale cóż, no, będę korzystała z tych wszystkich zakupów i się nie mogę wręcz doczekać, jak wsiądę sobie do jakiegoś projektu. Na ten czas teraz mamy taki, jaki mamy. Ale właśnie sprzyja tworzeniu, no ja wykorzystuję na tworzenie. I tyle na dzisiaj. Także trzymajcie się. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich.